Wyobraź sobie, że masz cel. Zaczynasz od marszu, potem lekki jogging i nagle stoisz na starcie biegu na 10 km marząc o maratonie. Marzenia są piękne, jest w nich ogromna siła, która napędza nas do tego, żeby je spełniać. Mówią, że życie zaczyna się po 40 i chyba coś w tym jest. Zaczynamy bardziej świadomie żyć, wychodzimy ze swojej strefy komfortu, żeby spróbować tych rzeczy, na które kiedyś zabrakło nam czasu czy energii. Przy wsparciu przyjaciół nie ma rzeczy niemożliwych. Spotykamy co prawda mnóstwo ludzi na swojej drodze, ale tylko niewielu jest takich, którzy mają wpływ na nasze życie. Takich, którzy sprawiają, że nam się chce rozwijać, podnosić kwalifikacje, zrobić coś dla siebie, chociażby nową fryzurę czy makijaż. Takich, którzy potrafią zmienić nasze myślenie, odwrócić kartę i pokazać, że można inaczej. Wtedy zaczynamy od siebie więcej wymagać i podnosić poprzeczkę. Zęby białe, jak nałożę tą pomadkę, to ona jeszcze tak naturalnie wyciągnie tą biel. Ja swój nowy rozdział w życiu zaczęłam od wizyty w klinice stomatologii na Podzamczu. Pamiętam pierwszy raz, jak chodziłam do środka, wszystkie dyplomy na ścianach, pomyślałam sobie, wow, trafiam w dobre ręce. I faktycznie, ogromne doświadczenie, wiedzę, zaangażowanie i profesjonalne podejście doktora sprawiło, że każdy zabieg był ciekawym doświadczeniem i tak naprawdę fantastyczną przygodą. Estetyczne wyczucie doktora sprawiło, że dzisiaj mogę cieszyć się pięknym uśmiechem i pozwolić sobie na to wszystko, z czego kiedyś czułam się wycofana. Zainwestować i odkryć siebie na nowo. Dzisiaj wiem, że to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, że to nie tylko sukces zawodowy doktora, ale też mój osobisty. Czasami zastanawiam się, czy dokonałabym takich zmian w swoim życiu bez nowego uśmiechu. Czy odważyłabym się pójść dalej, podjąć ważne decyzje, zainwestować w siebie? Może tak, nie wiem, ale wiem, że dzięki doktorowi Cegielskiemu otworzyłam się na świat i ludzi. Nie czuję się wycofana, podejmuję wyzwania. Moja wiara w siebie nabrała nowych, innych rozmiarów. Tak naprawdę to tylko ja wiem, ile to wszystko dało mi chęci, wiary w siebie i motywacji. Dzisiaj mogę cieszyć się pełnią życia, spełniać zawodowo, spędzać czas z przyjaciółmi i po prostu używać życia.